Cześć, z tej strony Farrell i witam w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Na samym początku chciałem wam bardzo serdecznie podziękować za zostawione 11 tysięcy łapek pod ostatnim odcinkiem. Więc dzisiaj otworzymy sobie za to aż 3 megaboksy, ponieważ umówiliśmy się, że za każde 3000 łapek w górze w następnym odcinku otwieramy jednego megaboksa. Mało tego, w dzisiejszym odcinku sobie podniesiemy o poziom wyżej niektóre postacie, ponieważ w komentarzach pojawiły się zapytania: Farrell, na którym poziomie masz danego brawlera? Więc w dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak to wygląda. A na dokładkę otworzymy sobie jeszcze 16 zwykłych skrzynek oraz jednego Big Boxa. A najważniejszym komunikatem tego odcinka jest to, że mój klan jest top 10 w Polsce. Ale za chwileczkę o tym wszystkim sobie pogadamy, więc zostawiajcie wszyscy łapeczki w górę, subskrybujcie kanał, jeżeli jesteście nowi, a jeżeli chcecie się czegoś więcej o mnie dowiedzieć i być na bieżąco z moją twórczością, dołączcie do mojego Instagrama Gaming with Farrell. Okej, moi drodzy, zacznijmy od przeglądu moich postaci. Ustawiłem brawlerów według ilości zdobytych pucharków. Jak widzicie, najsłabszy jest Daryl, ma rangę 6. Kolejną postacią jest Rico, który jest również rangi 6, ma 69 pucharków. Mogę go podnieść poziom wyżej, ale na chwileczkę tego nie robię, ponieważ Ricochetem nie gram. Następny jest Barley na poziomie 7. Posiadam do niego skin Wizard Barley, ponieważ grałem prędzej w Clash Royale. Jak sobie połączyłem konto, to go dostałem. O ile się nie mylę. Kolejną postacią jest mityczna Tara, którą mogę podnieść sobie również na poziom 7. Za 480 golda, ale na chwilę obecną też Tarą zbytnio nie gram, ponieważ skupiam się troszeczkę na innej postaci, a zaraz wam powiem, na której. Następny jest Dynamike, ranga 7, 83 pucharki. Później jest Karl, ranga 7, 87 pucharków. Następny jest Poco, rangi 8, 90 pucharków. Jesse również ranga 7, mogę ją podnieść wyżej. El Primo, ranga 8, mogę go podnieść na poziom 7. W nim niestety żadnego skina jeszcze nie mam, ale będę sobie chyba kupował ten za 30 albo może ten za 80. Dajcie znać w komentarzu, który jest lepszy: El Rudo Primo czy El Rey Primo. Mi się wydaje chyba, że ten luchador jest o wiele, wiele fajniejszy. Następną postacią jest Piper, rangi 9, 121 pucharków. Później mamy Colta, rangi 10, 132 pucharki. Mogę go podnieść wyżej. Kolejną postacią jest Bull, rangi 9. Mogę go również podnieść wyżej. Następną postacią jest Nita, którą mi się naprawdę ostatnio bardzo fajnie gra. Mam jej kupiony skin Panda Nita. Polecam, na samym początku jak startujecie grę, chyba jest za 19 gemów do kupienia, więc bardzo fajna oferta, mega tania. No i tutaj mamy kartę legendarną Crowa, którego mam, jak widzicie, podniesionego na 6 poziom. Brakuje mi troszeczkę punktów, żeby podnieść go na Power 7, więc z pewnością sobie go od razu podniosę, ponieważ jest to moja jedyna karta legendarna, więc na niej się skupiam. Ostatnio mi się też bardzo dobrze gra Brockiem, zresztą widać po samej randze, mam 12 rangę w nim i mogę go podnieść wyżej, więc dzisiaj na pewno Brocka podniesiemy o poziom wyżej. Teraz opowiem wam historię Franka, ponieważ dropłem go wtedy, kiedy jeszcze nie nagrywałem na YouTube. Była to pierwsza postać epicka, która wypadła mi z megaboksa. Dropłem ją dosyć wcześnie, ponieważ miałem chyba 300 tylko pucharków i już wtedy wypadł mi Frank, o ile się nie mylę. Więc jak widzicie, on już jest na poziomie 13. Teraz Frankiem trochę mniej gram. Chciałbym go podnieść za 800 na poziom wyżej, ale jeszcze na razie mi jest szkoda hajsu, ponieważ najbardziej skupiam się na postaci, która nazywa się Penny oraz Pam. Teraz przejdźmy sobie do sklepu, zobaczmy, co możemy kupić. Jak widzicie, mamy darmowe event tikety. Tutaj możemy sobie kupić punkty do Franka. Zawsze do epików kupuję. Power do Barleya za 300. Bardzo dużo tych power pointsów. Ale niestety chyba nie będę aż wydawał 300 na to. Po prostu sobie to wydropię ze skrzynki. Pipera oczywiście za 14 kupimy. Gdybym tego nie kupił, byłby to grzech. No i oczywiście Penny za 62. 31 power pointsów. Teraz przyszedł czas, moi drodzy, aby kupić 3 megaboksy zaległe za poprzedni odcinek. Przypominam, że za każde, podnieśmy trochę próg, 4000 łapek pod tym materiałem, 1 megaboks w przyszłym odcinku. Więc zabierajcie się do roboty, klikajcie w tym momencie lajka, a ja otwieram skrzyneczkę. Może ciekawego coś nam spadnie. Gotowi? Do startu? Tap, tap! Coin. Power do Daryla. Najmniej grana karta na moim koncie. PowerPoint do Karla. Upgrade available. PowerPoint do Brocka. Super, z pewnością sobie go podniesiemy dzisiaj o poziom wyżej. PowerPoint do Bulla. 62 do Franka. Jeden bonus, event ticket oraz 3 gemy. Dosyć, ja jestem zadowolony. Otwieramy kolejnego megaboksa.
pieniążki, powerpointy do Nity, powerpointy do Penny, super, szkoda, że ze 100 nie posypało. 28 do Dynamike'a, 38 do Rico. Mamy jeden bonus, moi drodzy. Powerpoint do Crow, 50 sztuk, super i 15 gemów. Zawsze to coś będzie na poczet kolejnych otwieranych skrzynek za lajki. 139 gemów, otwieramy. Let's go. Coin. Powerpointy do Pipera, super. Powerpointy znowu do Franka, więc ten Frank mi kusi. Chyba trzeba będzie go niedługo podnieść na ten poziom wyżej. Za 800 aż. Daryl. Carl. Jesse. Dwa bonusy. Event tikety i... 13 gemów. Powiem wam tak. Też dosyć fajny drop. Tak jak mówiłem, musimy podnieść Broka wyżej. Brok 480. Bank. Pozostałe 17 skrzynek otworzymy sobie po dwóch meczykach. A moi drodzy, teraz przyszedł czas pochwalić się swoim klanem. Wchodzimy w lokal.pl, w kluby. No i jak widzimy, The Farrell Team spadł na 11 miejsce. A jeszcze wczoraj był na miejscu 10. Jak widzicie, mamy 7 slotów jeszcze wolnych, więc wszystkie postacie wysokopucharkowe jak najbardziej zapraszam, ponieważ chciałbym przebić magiczny próg 7 miejsca. Parę dni temu klan The Farrell Team był na 7 miejscu. Jak widzimy, najlepszym graczem w moim klanie jest MuminexX YouTube, który jest współzałożycielem kanału z Pandą na YouTubie. Na chwilę obecną Pandy w moim klanie nie ma, ponieważ przeszedł do innego klanu, żeby zasilić ich szeregi, ponieważ coś tam grają, do jakiegoś zagranicznego klanu, ale niedługo powróci. Więc jeżeli mordeczki macie 5500 bucharków plus, serdecznie was zapraszam do mojego klanu, gdzie Farrell stoi w drzwiach z wyciągniętymi rękoma na wasze przybycie. Wbijajcie, idziemy po topkę polską w Brawl Starsach. Przed chwilą właśnie rozmawiałem z Pandą i powiedział mi, że na Bounty Excel najlepszymi postaciami są Rico, Mortis, Barley oraz Dynamike. Ja chcę zabrać Brokiem, jeżeli mi nie pójdzie, no to oczywiście zagramy którąś z tym postaci. To co, moi drodzy, zaczynamy. Let's go. Jak widzimy, z drugiej strony też jest Brok. Jesse dostała raz. Wow, Jesse. On już ma ulta załadowanego najgorzej. Muszę uciekać. Dobra, rozwalił nam krzaczka troszkę. Dobra. Wow. Ej, nie są jakieś pionki. To nie są jakieś pionki. Dobra, ulcik ze strony Farrella. Czy dobiję tego? Wow, 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 co jest? Nie mogłem iść przez chwilkę. Dobra, leży. To było blisko, mam już 4 gwiazdki, jest ok. Nie mogę paść, nie mogę paść. Musimy tutaj, ale oni wysoko grają, bardzo wysoko. Wchodzą nam prawie pod respawn. Ten ból chce mnie tutaj zaskoczyć, ale ja mu się nie dam. Dobra, przyjęła z rakietki. Uciekamy. Dogoniłem rakieta. Kurczę. Z tym bólem jest ciężko, trzeba go wyjaśnić. Wyjaśniamy go, mordo. Ach, uciekł mi. Ale zostało mu tam naprawdę 2 HP tylko. Dobra, ten Brok prawie leży. Dobrze, mamy tego Crowa. On fajnie zaraża, dobra, dobiłem ją. Mam już 5 gwiazdek. Jest nice, jest nice. 3 osoby mnie oglądają, pozdrawiam cały klan The Farrell Team, mordeczki. Wow. Ładnie tutaj zapunktowałem. Dobra, uciekamy, uciekamy. Nie, 13-11, przegrywamy. Ktoś się wyłożył z naszych. Ajajajajajajajajaj. Tego bula, bula dobi Farrell. 14, jest, wygrali. Ej, przez chwilę myślałem, że przegrywamy, ale to była zacięta walka. Super, super mecz. Brok jak najbardziej się sprawił na Bounty Excel. Ale teraz sobie zagramy inną postacią. Wybierzmy sobie Barleya, ponieważ Barley jest naprawdę jednym z fajniejszych brawlerów moim zdaniem. Dodatkowo ten skin z zajączkiem no jest przecudowny, przecudowny. Let's go. Wow.
Mortis, tak jak mówił, tak się stało. Dobra, zabiłem jedną osobę już. Okej. Prawie przyjął ten brok. Kurczę, Penny. Penny też by tu się dobrze spisywała, moim zdaniem. Mortara postawić w krzakach i heja. Dobra, Mortis, wbiegł mój ogień. Dobra, dojadę go? Prawie, że. Prawie, że. Ten Mortis ma... Dobra. Tam troszeczkę presję wywarłem na nich tym ultem, ale trochę słabo mi się wydaje. Uciekamy od Penny Mortara. O kurcze, o kurcze. Ten Mortis może mnie tu zaskoczyć. Prawie dostałem od Penny rikoszetem. Ale wysoko grają chłopaki, wysoko grają. Ten brok prawie mnie trafił. Unik był dobry ze strony Farela. I kolejny unik dobry. Pięknie. Dobrze mi to idzie nawet. Penny! Ulcik, ulcik, ulcik! Jest! Zabiłem, zabiłem broka. Zabiłem broka, super. Penny teraz. Żeby ją tylko dojechać jakoś. Bum! Przed nią! Bum! Leży, Mortis mnie goni, uciekaj Farel! 17-17, zacięta walka, wyrównana. Okej. Gdzie ten Mortisik? Dobra. Najgorzej, najgorzej, najgorzej. Ulcik leci, ulcik. Penny leży. Tego Mortisa uciekamy. Leży. 24-17. Pięknie, cały team został zmieczony. 17 sekund, 16. Ładnie ich tu układamy, nie powiem, że nie. Nie jest źle, nie jest źle. Tego Mortisa, on jest najniebezpieczniejszy tutaj. On może tu wyrządzić nam krzywdę. 2, 1. Dawajcie, jeden punkt, jeden punkt. Było blisko, zobaczcie, ta Penny była już wcelowana po prostu w naszego Karla. Wow, wow. Kolejny meczyk wygrany. Barley też się spisuje na bounty. Jak widzicie, mam token dublera kupionego. I za ten meczyk dostaliśmy aż 40 tokenów. Dwa meczyki wygrane, teraz moi drodzy, przyszedł czas na otwarcie skrzynek. 17 skrzynek niebieskich, więc zostawiajcie łapeczki w górę i jeden Brawl Box. Dajcie też znać w komentarzu, czy chcecie, żebym te skrzynki na przykład przez cały tydzień boostował i w niedzielę otwierał po prostu wszystkie skrzynki, czy co odcinek tyle, ile po prostu ich wydropiłem, otwierać. Dajcie oczywiście znać koniecznie ankiecie, którą w tym momencie tutaj przypiąłem. Otwieramy skrzyneczki, coiny, powerpointy, powerpointy, pierwsza skrzynka, kolejna skrzyneczka, Rico Jesse, Karl Frank, Jesse Barley, 3 gemy, Nina, Karl, Shelly, Jesse, coiny, Frank i Bull, powerpointy, super, coins, Dynamite, Penny i jeden bonus, 2 event tikety, super, będą na jutro, bo jutro już jest sobota. Coin, powerpoint Tara, powerpoint Bull i kolejne 2 event tikety. Nice. Kolejna skrzynka. El Primo, Barley. Słabiutko, bez bonusa. Bull, Karl. Też bez bonusa. Tara oraz Barley. Super, Barley jest spoko. Crow, nice. Oraz Rico. Mogę również podnieść go wyżej. Crow, Brock, jeden bonus, uwaga, token doubler na 200 kolejnych tokenów, super, nie będę musiał kupować, w sumie i tak pewnie kupię za 50 gemów doublerka, ale cieszę się bardzo, że 200 wydropiłem. Tara i jaki bonus? Event ticket jeden, dobra, dwie kolejne skrzynki, Cold, Crow i bonus, kolejne plus 200 token doubler, super, super, dwa super bonusy się trafiły, jeden item remaining, Dynamite i otwieramy teraz Big Boxa, coin, Tara, Rico oraz Karl i bonus, 3 event tikety. To było na tyle z tego odcinka, ja mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli jesteś nowy, oczywiście zostaw tutaj subskrybera z dzwonem, no i oczywiście łapeczkę, ponieważ za każde 4000 łapek otwieramy w następnym materiale jednego megaboxa. Oczywiście odwiedźcie również mojego Discorda oraz Instagrama, wszystkie moje social media macie podane w opisie tego filmu. Trzymajcie się, cześć!